Ach, dzień jak co dzień. Witajcie ponownie w Stalker Anomalii. I właśnie przed sobą mam jakąś jakąś anomalię, więc ominę ją szerokim łukiem. O właśnie. Na wstępie chcę tylko powiedzieć, że no niestety nie ogarnąłem jeszcze modyfikacji. Co prawda wyczytałem, że jest chyba coś takiego jak modyfikacja modyfikacji, nazywa się Stalker Gamma. Jest to mod, w którym jest jakaś obszerna paczka modów, dzięki czemu Stalker wydaje się jeszcze bardziej, powiedzmy, jeszcze bardziej wymagający. A bądźmy szczerzy, nawet Stalker Anomalii jest dla mnie wymagający. Kiedy potrafią mnie nawet koty zjeść. Ogólnie tak, chciałbym się przejść tutaj na kordon. Tam są wojskowi, a już... O kur... Uciekaj! No się nie pitolo w tańcu, uciekaj! Wow. No dobra, to... Tam są wojskowi, nie? I jak to wojskowi nie są zbytnio przychylnie... Nie są zbytnio przyjaźnie nastawieni chyba do wszystkich poza sobą. Jakby mogli, to by siebie nawet powybijali. Jest jakiś schowek? Nie. Ciekawe co tutaj jest. Ty, oni mnie gonią chyba. Nie, to jest chyba anomalia. Tak, to jest anomalia. No i tak sobie zwiedzam te tereny, zony, jakże niebezpieczne. Ale buchło. Ciekawe, czy któryś petardy odpalał. Wygląda na to, że tutaj jest cisza i spokój, chociaż wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Ja pierdzielę, jaki tu jest klimat. Tu klimat aż się wylewa z monitora. Dobra, tam nic nie ma chyba. Sprawdźmy tą lokalizację i przynajmniej będę miał czyste sumienie, że tutaj przejrzałem wszystko. Halo? Dobra, nie ma nic. Wkładki polietylonowe. Klasy B. Aha, chciałbym również podziękować Falapowi. Falap, tak, dobrze to odmieniam. Za pomoc w ogarnięciu radiacji, która naprawdę mnie w pewnym momencie trochę przerastała. Wystarczy pić wodę, zapalić fajkę. Naprawdę ciekawa mechanika tego jest tutaj. Wygląda na to, że to jest chyba wszystko. Gdzie ja właściwie jestem? Dobra, zbliżam się do przejścia. Tylko wiadomo, różnie to bywa. Ktoś może być na tym przejściu. Zapiszę sobie. Kurde, tutaj musiałoby być non-stop zapisywanie. Dobra, jest przejście. Tam kogoś widziałem, czy mi się wydawało? Dobra, wydawało mi się. Dobra, uwaga, bo mogą być... Mogą być krwiorze... Krwiożercze koty! A! Uciekaj! No i się napromieniowałem właśnie. No. Czyli tak. Z tego co wiem, to właśnie się napromieniowałem. Teraz wypadałoby wypić, powiedzmy... wodziankę.
i radiacja powinna zejść. Sprawdzimy. Jeszcze musiałbym zapalić fajkę. A ja mam fajki? Bateryjki i te sprawy. Rosyjska czekolada. Wygląda na to, że chyba nie mam. A, no tak. Uspokaja mi radiację. To dobrze. Dobrze, dobrze. Tak jak fala mówiłeś. Wystarczy wypicie wody. Tylko teraz pytanie, jak taką wodę napełnić? Czy to muszę już kupować? Czy wystarczyłoby... Chcę opuścić troszeczkę broń. Nie chcę... No dobra, schowam ją po prostu zwyczajnie. Hello! Привет, Сталкер! Привет, Сталкер! O, był se handlarz. On gdzieś chyba wybył. Nie no, jest tutaj gdzieś. Halo! No ty... Ty nie masz jakiejś roboty, nie? Niestety nic nie mam, no właśnie. Izwini, jeśli nie silno pomógł. Tak, tak, tak. Tak jak mówisz, naprawdę. Tu jest to więzienie, czy no wróciłem się. Zwyczajnie się tutaj wróciłem. Tylko chyba trzeba będzie przeczekać, bo... Bo będzie właśnie ta burza psioniczna. No to trzeba będzie poczekać. Zaraz, co to był za zielony pasek? Czyżby to była stamina? Tak, to jest stamina chyba. Ile jeszcze mogę biec? Wróciłeś już z toalety? Cholera jasna, gdzie ty się podziewasz, Ulicha? Gościu! Решил улучшить что? No nic, zostaje nam tylko czekać, no. Dobra. I po emisji. Emisja była o godzinie 6. O, hello. Wol na plecho. Ciebie czego, Stalker? Masz jakąś robotę? A to jesteś ty. O, to strzelają. Dobra, chodźmy. Chodźmy dalej. Wybierzmy się w tamte rejony wysypiska. A, teraz sobie zdałem sprawę, że moja postać jest odwodniona. Dobrze. Zaspokojenie głodu. A, ja chyba nie mam nic do wypicia. Ups. Ups, 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 ups. Gdzieś miałem tabletki kofeinowe, ale tabletki kofeinowe raczej mi nic nie dadzą. To mi zaspokoi głód. Kurde, potrzebuję wody. Wow! Ała! To teraz żołnierze, tak? Wyciągaj tą broń, kurde, gościu, bo... Pięknie, jeszcze broń nie przeładowana. Cholera, ale
wytrzymały. O! Jasny gwint, cholera jasna. Jeszcze niedawno byli tutaj nasi. No, nie wyrzucaj tego. Najlepiej się tego piwa, gdzie to jest? Albo wódka. Serio, żaden z was nie miał nic do picia? Pewnie, nadmierne obciążenie. Nie mam odpowiedniego narzędzia. A ja chcę sobie jeszcze trudniejszego boda zainstalować, tak? Kurde, mnie tutaj pragnienie męczy. Życie mi spada. Dawaj, doczłap się. Powiedz, że masz coś do picia. Powiedz, że masz coś do picia. A widzę, że jeszcze gardzisz takimi rzeczami. Dobrze. Mało istotne. Najpierw chcę zobaczyć, czy masz coś do picia. Chcę się czegoś napić. Serio? Ty masz jakieś granaty? Ej, no poważnie, ty nie masz nic do picia? No powiedz, że ty coś masz. Co to poczyni? Nie no, ty raczej jesteś mechanikiem, więc ty możesz... Come on! Znajdziesz jakieś detale dla upgrade'a? Podtaskiwaj, pomaskuj. Nie dotrę tam. Nie dotrę do Sidorowicza, nie ma opcji. Muszę polecieć do Sidorowicza. Bo inaczej nie widzę tego. Kurde, jeszcze muszę przebiec przez to miejsce tutaj. Wiecie, co jest zabawne? Ja cały czas się kręcę tylko wokół jednego miejsca. Może dwóch, trzech. Max. A zona jest ogromna. Ja jeszcze nie poszedłem gdzieś dalej. Bo ja się spotykam co chwilę z jakąś ścianą. Teraz na przykład pragnienie, które w każdej chwili może mnie zabić. Nie w każdej chwili. Zabija mnie. Ewidentnie mnie zabija. Jestem wyczerpany, żeby iść dalej. No. Ostatnia apteczka chyba już. Nie, to jeszcze w anomalię się wpakowałem jak buc. Dobiegam dosłownie na oparach, już nie mam nic. Nawet chętnie bym tego szczura tutaj zjadł. Gościu, nie cierpię cię, ale powiedz, że mi pomożesz. Że mnie uratujesz. Powiedz, czy ty masz coś do picia, kurde gościu. Jezu, masz wodę. Boże, 2000 to kosztuje? Ty złodzieju. Szybko.
psuje. Muszę sprzedawać wszystkie moje zarobiste fanty, kurde. Masz szczęście, że jestem w tak czarnej dupie. Nie, to zostawię. Potrzebuję apteczkę. Jedną apteczkę. 3000. Ojejku. Moi drodzy, było naprawdę blisko. Gdyby on nie miał wody mineralnej, to już by było po grze. Bo nie byłbym w stanie w jakiś sposób odzyskać sił witalnych. Ty masz listę głów do ścięcia, kurde ty. Ale wygląda na to, że wróciłem do gry. Idę tam ze względu na to, że potrzebuję pieniądze. To jest tutaj? Gdzieś niedaleko? Masakra. No, привет. Naprawdę gra ma świetny poziom trudności. Można poczuć się po prostu jako stalker. Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. Cholera! Coś mówiłem o niebezpieczeństwie? Nie widzę, mam mroczki przed oczami. To są żołnierze. Nie wygląda to dobrze. Powiedziałbym, że wygląda to wręcz fatalnie. Zafajdany dzik. Au, 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 au.
zewsząd walą! Dobra. To jest ten czas, żeby użyć apteczki, bo nawet nie wiedziałem, że mam. Ale strzelają. Nie no, nie ma opcji, z tej strony ich nie wezmę. Kurde, jeszcze mi strzela tutaj z pistolecika tej. No nie no, aż. A nie pokazuje, że krwawie. Szkoda. Było całkiem nieźle, dobra. Najgorsze, że tam dostałem takiego strzała. Cholera, ja nie zapisałem! Jeśli mi rzucą jeszcze jednego granata, to jest po mnie. Shit. Wow! Idealnie jak ten, jak burza przyszła. Jeszcze raz! Kurczę, najgorsze, że tamtym granatem tak dostałem na twarz. Ale pierwsza taka kurde bitwa, taka bitwa. Naprawdę jest to wyzwanie tu. Nie wiem czy zapisywać, czy dobrze robię, no ale trudno. Carpe diem. Wiem, że są jeszcze żołnierze. Spieprzajmy stąd. Tylko że chyba tam jeszcze są jacyś ludzie, chociaż Teraz tylko dotrzeć. Nie wiem, czy tego miałem uratować, czy nie. O! Mostem nie. Długo jestem w zonie. Jeśli pytanie było do mnie, no to nie, jakieś 4 odcinki.
Co ty masz za broń ładną? Pepeszcze? Do kogo ja miałem iść? A do tego tutaj. Jestem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Czy masz jeszcze jakąś robotę? Pewnie, że się tym zajmę. Tylko najpierw chciałbym sobie kupić apteczkę u tego złodzieja. Jak dziwne. Tak, co interesuje? Ta gra tak wytęża mój umysł. Muszę na wszystko patrzeć. Muszę patrzeć, czy jest spragniony, czy mu się chce jeść. No czyli no, realnie podchodzimy do gry. No, naprawdę realnie podchodzimy do gry. Ja się tutaj z wami żegnam. Wielkie dzięki, że byliście tutaj ze mną, że dopingowaliście mi pewnie w tej niebezpiecznej zonie. Cóż, mogę was zaprosić do pozostawienia lajka, jakiegoś komentarza. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. Czy kontynuować, czy jeszcze tam wybierać się gdzieś dalej. Ogólnie można powiedzieć, że dzisiaj był... Odcinek zaczął się trochę tak powoli, ślamazarnie, ale pod koniec się rozpędziło, nie powiecie. Kurczę, kiedy ja to zmontuję? Nie wiem. No nie wiem. Kurczę, no będę musiał tutaj ogarnąć sobie jakiś czas, bo czeka mnie tutaj sporo montażu. Tymczasem, jeszcze raz, wielkie dzięki i do następnego.